Wystąpienia publiczne w dużym skrócie składają się z trzech elementów. Mówcy, mowy, czyli treści, którą chcemy przekazać, i publiki. I właśnie ten trzeci element, który jest często pomijany, dzisiaj w tym filmie weźmiemy na tapet. Podczas przygotowań do wystąpień mówcy skupiają się przede wszystkim na sobie, żeby dobrze wypaść, i na tym, żeby tekst przemowy był dobry. I tu pojawia się problem. Bez skupienia na publice nie jesteśmy w stanie zrealizować nowoczesnego przemówienia. To właśnie publika ma najważniejszy głos w ocenie naszego wystąpienia i to ona decyduje, czy jesteśmy naprawdę dobrymi mówcami. Jeśli nawet ja jestem zadowolony ze swojego występu, ale odbiorcy nie do końca zrozumieli mój przekaz i mają średnią opinię, to znaczy, że nie wszystko było tak idealne, jak się wcześniej nam wydawało. Sposobów na to, by publika chciała nas słuchać, jest cała masa. Mógłbym mówić o narzędziach retorycznych, o storytellingu, czy o pierwszym wrażeniu, dzięki któremu ludzie będą nas ciekawi. Ja jednak skupię się na tym, jak zbudować pewną relację na linii mówca odbiorca. I metodę tę nazywam budowa mostu. Mostu pomiędzy tymi właśnie dwoma elementami. Składa się ona z dwóch etapów. Pierwszy polega na zorientowaniu się, do kogo tak naprawdę będziemy mówić. Prosta sprawa, ale niezbędna do zrealizowania etapu drugiego. Spróbuj stworzyć sylwetkę słuchacza, który będzie na twoim wystąpieniu. Płeć, wiek, doświadczenie, zawód, znajomość tematu, czy w końcu status materialny. Wszystko, co pozwoli ci jak najlepiej wyobrazić sobie, kto będzie twoim odbiorcą. Jest to bardzo często opisywane jako element przygotowania. Mówiłem o tym zresztą w filmie o takim właśnie temacie, więc gdybyś chciał na niego spojrzeć, to zapraszam do wcześniejszych produkcji. Ale wracając do tematu. Mamy stworzony wizerunek naszego średniego słuchacza. Możemy zatem śmiało przejść do etapu drugiego. Budowy mostu pomiędzy nami a odbiorcami. Chodzi o znalezienie części wspólnej, która mogłaby połączyć nas i publikę. Ludzie mają taką naturę, że lubią słuchać swoich. I jeżeli ktoś nie jest z ich środowiska, to nie czują do niego pełnego zaufania. Naszym zadaniem więc jest udowodnienie, że jesteśmy jednymi z nich. Zatem pomóżmy im to zauważyć. Znajdźmy coś, co nas zbliża do grupy, przed którą występujemy. Kilka propozycji ode mnie. Po pierwsze, mamy podobny cel, czyli pokazanie, że mimo innych proponowanych rozwiązań, cel jest dla nas czymś wspólnym, co w pewien sposób zbuduje zaufanie i pokaże, że mamy dobre chęci. Druga propozycja. Ja też zaczynałem od tego etapu. Te słowa skierowane do młodszych osób z pracy czy części zespołu, którego mamy czegoś nauczyć, od razu zbliżają nas do siebie i nie tworzą sztucznie autorytetu, który często niepotrzebnie budujemy. Raczej stwarza wizerunek miłej osoby z większym doświadczeniem, która chce po prostu pomóc. No i po trzecie, wyobraźcie sobie, że występujemy na jakiejś konferencji i chcemy w jakiś sposób pokazać nasze połączenie z ludźmi lub samym miejscem. Idealnie sprawdzi się tu informacja, że macie okazję występować na tym wydarzeniu po raz drugi. To udowadnia, że nie jesteście ludźmi przypadkowymi, tylko ciągnie się za wami pewna historia, którą obecna publika w jakiś sposób też tworzy. Ważna sprawa. Nie wystarczy znaleźć część wspólną. Trzeba ją jeszcze zauważalnie przedstawić, najlepiej na samym początku wystąpienia. Następne wystąpienie zacznie od właśnie takiej budowy mostu i zobaczysz, że podświadomie publika chce cię słuchać. Powodzenia!